Proces produkcji zaczynamy od przygotowania blatów francuskich. Sporządza się je z mąki, soli, octu oraz specjalnego tłuszczu do ciast francuskich. Robimy grunt w pierwszej kolejności, następnie przekładamy ten grunt za pomocą wałkowania ciasta z margaryną. W ten sposób przygotowane ciasto francuskie wypiekamy, a następnie odkładamy do ostudzenia. Następnie przygotowujemy krem. Krem sporządzamy z mąki pszennej, z mąki ziemniaczanej, mleka, szczypty soli oraz żółtek. Mleko gotujemy, dodajemy wymieszaną mąkę pszenną i ziemniaczaną. Po zagotowaniu, po upróżeniu tej mąki z mlekiem, odstawiamy to do ostudzenia. Po ostudzeniu podbijamy tak przygotowany krem z masłem oraz żółtkami. Wcześniej przygotowany blat francuski przekładamy kremem napoleonkowym, a następnie wkładamy do lodówki w celu ściągnięcia kremu. Po ściągnięciu kremu kroimy na ciastka, posypujemy pudrem i wysyłamy do sprzedaży detalicznej. Cały proces trwa, jest to około godziny, półtorej, w zależności od oczywiście ilości, ale żeby wyprodukować kilka blach, trwa to około godziny do półtorej.